Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil, zapraszam was na mecz Zerg kontra Terran na mapie Metalopolis. Naszymi graczami są Selecty oraz Nesti, tak więc dwaj gracze chyba dosyć dobrze znani wszystkim w koło. Nie będę nic za bardzo o nich mówił, bo już mnie gardło boli od mówienia na temat graczy. Tak leciutko gardło mnie boli z powodu ostatniego turnieju For Fun, jeszcze turniej Open, to już w ogóle będzie masakra. Już szykuję po prostu jakieś ciepłe okłady na gardziołko, żeby było cudownie i ładnie. No i zobaczymy, tutaj nam panowie ciekawego pokażą. Select zaczyna od typowego Wallina, jak to ma w naturze Terran, kiedy gra na Zerga, a Zerg tradycyjnie wysyła swojego Overlorda na dół. Zobaczy, że tutaj przeciwnika nie ma i już w tym momencie doskonale wie, że jego przeciwnik jest tutaj. A skąd on o tym wie? Ano wie o tym, dlatego że Metalopolis, każda wersja, to jest zresztą chyba wersja MLG, każda wersja teraz Metalopolis ma zamknięte close spoty, czyli nie ma możliwości zespawnowania się nad przeciwnikiem lub pod przeciwnikiem, tylko po skosach albo jedno obok drugiego. No i mam cross position teraz. To jest sytuacja lepsza dla Zerga z tego względu, że odcinek do przebiegnięcia do bazy jest dłuższy w ten sposób. Trzeba oczywiście Zelnak bardzo ładnie tutaj pilnować, ale co jest ważne, jeszcze nie dość, że odcinek jest dłuższy do przebiegnięcia, to nie ma powietrznych Earth close spotów, gdyż no, to jest dobre, bo nie ma szybkich dropów. Tutaj ciężej będzie, trzeba będzie oblatywać w koło, lecieć taki kawał drogi, potem znowu wracać, jeszcze większy kawał drogi i szybka ekspansja ze strony Nesti. To jest gracz w ogóle z Korei, jakby ktoś nie wiedział. Jeden z lepszych graczy z Korei tak naprawdę. Spawning pool pięknie tutaj już powstaje. Zobaczymy, co będzie dalej. Fajne umiejscowienie tego Overlorda tutaj mi się nawet podoba, z tego względu, że widzicie, co się dzieje. Jeżeli ktoś spróbuje go zaatakować, szybciutko Overlord przelatuje nad cliff i bezproblemowo jest już bezpieczny. Marinesy go nie utłuką, a ja tutaj widzę Select postawił baraki, więc to będzie dopiero ciekawostka. Skoro mam baraki w takim miejscu, będziemy mieli, proszę państwa, Cheeza ze strony Selecta. Czy da radę się wybronić Zerg, czy też nie? Spawning pool już jest, 6 Zerlingów również jest. Czy on o tym wie? To jest pytanie numer 1. Nie wie o tym jeszcze, nie wie, co tutaj się dzieje, ale dla bezpieczeństwa coś zrobił, coś postawił, jakby przeczuwał, że tutaj trzeba uważać na Selecta. Jeszcze Zerlingi sprawdzają, czy zdążą sprawdzić wszystko, czy też nie. Marines się wycofują i Select postanowił jednak nie atakować w tym momencie. Wycofuje się i musi uciec przed przeciwnikiem jak najszybciej się tylko da, żeby ten nie zorientował się, co tutaj się działo, bo będzie miał przez chwilę przewagę lekką, ale będzie wiedział, że jest opóźniony Terran po prostu. No więc szybciutko ewakuacja. Tutaj Nesty jeszcze sprawdza, czy nie próbuje czegoś pokombinować Select. Najwidoczniej nic nie zobaczy. Zobaczy dopiero ten latające baraki, dopiero zobaczy za chwilę, więc wielka szkoda dla niego, że te baraki zostaną zobaczone. Dla Selecta oczywiście dobra sytuacja dla Nesti, bo już wie, że przeciwnik jest w plecy w tym momencie, że chciał cheezować, a mu to nie wyszło. Więc jak wygląda teraz dochód? 8-19 do 14, jeżeli chodzi o Harvester, więc lekki dochód do przodu dla Selecta, który ma już muły, może już je wzywać. O, proszę bardzo, ma nawet energię na muły, ale ich nie wzywa. Ach, to łobuz jeden. Ekspansja budowana od razu na dole, nie traci czasu Select, żeby postawić ją u góry i przelecieć. Wie, że nie ma tego czasu, musi jak najszybciej ją postawić, wie, że jest w plecy. Bunker gotowy, zaraz zostanie zasiedlony przez Marinesy. Nie przez Zerlingi, jak to ja kiedyś mówiłem, ale przez Marinesy. Spinecrawler jest, dwie królowe również są, co by się tutaj jeszcze przydało? Przydałby się jakiś obserwer ewidentnie na wszelki wypadek, gdyby chciał sobie jakimś Banshee polatać przeciwnik, ale z Nesti zobaczy, co się tutaj dzieje. I teraz szybciutko rozwalony jest Supply Depot, to jest raz, a dwa, statua męska, która bardzo często pada, z tego względu pada, jest niszczona, żeby nie było misklików i żeby nie kazać naszym jednostkom atakować tej statuły. To jest jeden z powodów, dla których ją niszczy, a z drugiej to myślę po prostu to, że nikt nie lubi męska, kto by go po prostu lubił. Za to chyba wszyscy lubią Metalopolis, nową wersję bez close spotów. Trzy baraki, no tylko na to może sobie w tym momencie pozwolić Select. Dopiero kończy budować, zaczyna budować drugi gaz. Pierwszy już działa na pełnych obrotach, ale tego gazu jest jeszcze mało, żeby postawić jakąś faktorkę fabryki, więc na razie nie zobaczymy. I creep już powolutku rozprzestrzeniany. Widzimy, że Spinecrawler trochę do przodu został teraz wysunięty. Ciekawa zagrywka, trochę według mnie niebezpieczna, z tego względu, że łatwiej może byłoby helionami teraz tutaj wjechać. Chociaż jakby tutaj królowe zastawiły swoimi zatkami wejście na górę, to myślę, że Spinecrawler by jeszcze był w stanie atakować tutaj przeciwnika. Ale mimo wszystko takie wyjście na zewnątrz jest zawsze niebezpieczne. Mamy też jeszcze jedną haczerkę, więc makro hacza i częściowy wallin dzięki temu. Zerlingi ganiają i próbują dogonić SCV. Nie wiadomo, gdzie ta królowa sobie teraz poszła.
To jest dobre pytanie. No proszę, na test CV da radę coś zrobić. Będzie chciało coś budować, a nie dało rady. Ach, chciało coś zapewne postawić, żeby przyblokować. No i będziemy mieli haczerkę ze strony Nessie. Tak więc Select rusza do ataku. Matej z Graje Marinesów będzie chciał coś z nimi zrobić. Jest Combat Shield w drodze, więc zapewne zdąży się skończyć, zanim dobiegnie tutaj do bazy przeciwnika, ale widzimy Zerling jest. Zerling pokazuje wszystko. Zerling przekazuje teraz swoimi czułkami. On ma jakieś czułki, on przekazuje swoim ogonem na migi, co się tutaj dzieje przez powietrze. To dosięga aż do Overlorda. Overlord przekazuje dalej kolejnemu. Królowa już wie o tym, co się dzieje. Dodaje larwy i Marinesy wychodzą. Creepumera udało się zniszczyć jednego, drugiego, trzeciego, cztery minimum padną. Może tu jeszcze z jeden padnie, czy nie? Padły jeszcze dwa, więc ładnie Creep został teraz przyblokowany. A tam, teraz bardzo dobry mikro by się przydał. W dobrym miejscu jest Select, nie pozwala się otoczyć tym Zerlingom. Czy jednak to wystarczy, czy też nie? Królowa mógłby od tyłu podejść i atakować. Chyba za mało będzie tych Zerlingów. Marinesy się trzymają, trzymają, trzymają i jak to się mówi... Tarson Holds to może nie, ale Select ewidentnie. No i jest Baneling Nest, tylko że nie ma żadnych Zerlingów, które by się tym zajęły. 24 Zerlingi, 26 za chwilę wyskoczy, ale w dobrym miejscu będzie stał teraz Select. Będzie jeszcze blokował Overlordy, będzie tutaj próbował coś zniszczyć. Bardzo ładnie, jeszcze jeden Overlord. Patrzcie, taka mała kompania ekspedycyjna, a jak sobie pięknie z tym wszystkim radzi. No i teraz Select ucieka tam, gdzie będzie się czuł najbezpieczniej, czyli tutaj bez problemu jest w stanie odeprzeć ataki przeciwnika. Teraz dronki już podchodzą, ale patrzcie, jak te Marinesy pięknie w dobrych dłoniach, co są w stanie zrobić w dobrych rękach, no i szkód narobiły, co nie miara jeszcze jeden Marines. No, zobaczmy teraz jednostki stracone. Zerg 1725 do 900, duża różnica naprawdę. Ile zabitych Harvesterów? 3, ale ile Zerlingów i ten Creep też został zmniejszony, więc opłacalny atak ewidentnie. Już Zerlingi biegną na speedzie, parę Banelingów, dwa Banelingi są, czekają na to wszystko, ale Wallin dosyć szczelny, dosyć porządny, więc tutaj nie ma się czym przejmować. Aktualnie Select, tak mi się wydaje, ma już jeden czołg, nie ma niestety jeszcze Siege Tech, a troszeczkę mu brakuje do tego, te parę sekund, 20 sekund i jeszcze musimy poczekać mniej więcej. Czy to wystarczy też nie Zerlingi? Ach, mało brakowałoby, złapał tej przeciwnika, ale za mało ich tak naprawdę było, żeby zrobić większej jakiejś szkody. Żeby narobić jakiejś większej szkody, o tak miałem powiedzieć. I w drodze jest Evolution Chamber, no najwyższa pora, bo jakby teraz miało coś latać, to by miał naprawdę przechlapane Nessie, gdyby było jakieś Banshee. Kosztowałoby go to naprawdę dużo. Zerlingi oczekują na jakieś rozkazy, co by tutaj dalej porobić. No i już zmieniają się w Banelingi. U7 są też na falą na jednym Zerlingu. Będą go za nim podążać aż do wybuchowej śmierci. I już Select ląduje zapewne. Za chwilę będziemy mieli Planetary Fortress, jak tylko będzie miał na to oczywiście kasę. Muły. Czy muły są wzywane? Muły chyba są wzywane, bo dochód... przyjrzyjmy się temu dochodowi. 52 do 63, różnica 11 harwesterów, a jeżeli chodzi o różnicę w kasie, bardzo, bardzo duża. No cóż, na trzech bazach szaleje teraz Nessie i to mu się właśnie bardzo opłaca. Same Zerlingi i Banelingi na razie tutaj oczekują. Jest Centrifugal Hooks w drodze, mamy Spire, do tego jeszcze plus 1 do ataku. A to jest bardzo szczęśliwy Hero Marine, który przebiegł teraz. Czy Banelingi dadzą radę wejść? Będziemy sześć so many Banelings. Można by spróbować, no i Banelingi wysadziły się na czołgach, tu na paru Marinesach również. Jeszcze jeden Baneling się trzyma, cóż on tutaj może zrobić? Biedny sam jeden został rozwalony, no ale ładnie. Tutaj czołgi wszystkie zniszczone, widział doskonale Nessie, że nie da rady nic zrobić, nie da rady zaatakować. Bardzo mądry teraz skan, żeby pozbyć się przede wszystkim tych kryptumerów. No ale teraz Marinesy muszą uważać, chociaż tak nie do końca, bo są. O, i dały się teraz otoczyć. Lekki tutaj błąd ze strony Selecta, ale ładne mikro. Ucieka, załadowane wszystko do mediwaków i można, w ostatniej chwili się załadował. Idealnie wręcz. Fajnie, no jest ten Centrifugal Hooks, za chwilę będzie i dropsy będą turlane. Dropsy zostaną turlnięte. No i Marinesy razem z czołgiem przechodzą sobie tutaj dalej. Trzeba szybciutko wyładować jednostki, podleczyć je, bo na steampaku będą szaleć. Oni się zapewne uzależnili od tego powolutku. Gdzie jest Centrifugal Hooks? Już jest i plus jeden również będzie. Teraz rozstawiony jeden czołg. Trzeba poczekać troszeczkę. Mamy mediwaka pełnego jednostek. Za chwilę tutaj spróbuję przelecieć i zrobić jakiegoś dropa, ale Nessie bardzo ładnie rozstawił swoje wszystkie overlordy. Pilnuje tego, co się może tutaj dziać i już zauważył zapewne mediwaka, który będzie próbował coś tutaj wykombinować. A na razie Select wie, że został zauważony, więc będzie rozwalał przynajmniej overlordy. Jeden overlord padł.
I Nest jest przyblokowany. No wielka szkoda dla tego gracza. No i próba teraz tego jakiegoś ataku z Erlingi. Czekają Bailingi. Gdzie są Bailingi? Już są. Dropsy są. Turlane. Czy da radę otoczyć? Nie dał rady. Trzeba się wycofać. Bardzo ładne umiejscowienie tego Sejtanka. Znowu próbuje z Erlingami otoczyć przeciwnika. Czy zdąży Bailingi? Pięknie wpadną w tą armię! Ależ to było piękne, po prostu Nessie, cudowna kontrola nad armią, jak otoczył przeciwnika, zatrzymał go na chwilę, po czym Bailingi zrobiły wszystko, co trzeba było, no ale to już wsparcie podbiegło, ale ten Bailing, ten atak Bailingami, te turlanie Bailingów były po prostu pierwsza klasa. W międzyczasie Medivac wyląduje, żeby tutaj harasować, nie wyląduje, bo widzi doskonale, co się dzieje. No i są już pierwsze mutaliski, więc będzie stracony caluśki Medivac pełny Marinesów, strata po prostu, bum. No, zobaczmy jednostki stracone, 5400 do 4262. Armia nam mówi to, że w przewagę w armii Mazerki to ewidentną jest już Planetary Fortress, tylko jedna wieżyczka troszeczkę mało, trzeba uważać na te Medivaki, na Steampaku Marinesów podbiegają, żeby odganiać przeciwnika. I czy się wyrobią, czy też nie, ale widzimy tutaj masa Zerlingów, za chwilę spróbuję otoczyć, czy wpadnie do bazy, do Selecta, ale to go będzie drogo kosztować, jeszcze nawet nie były podniesione supply depot, teraz próba jakiejś ewakuacji, ależ to będzie boleć, do bunkra się wszystko pochowało, co może, wraca już Select, próbuje tutaj bronić, a Zerlingi sobie biegają całym stadem i będą teraz harasować, co się tylko da, ale tutaj byłoby fajnie schować parę, właśnie o tym mówiłem, schować parę Zerlingów i stworzyć Bailingi z nich, które później wybiegną. No ładnie to wszystko wyszło, jeden gaz zniszczony, drugi za chwilę padnie, czy też nie, chyba nie wygląda na to. Dużo Zerlingów stracił teraz Nestie, zobaczmy jednak ilość jednostek zabitych, tutaj ładnie jest. No za chwilę to będzie to, na co wszyscy czekaliśmy, zobaczymy co te Bailingi odstawią tutaj ciekawego, a w międzyczasie oczywiście nie zauważyłem tego, co się ich działo. Podczas tego ataku podleciały mutaliski, rozwaliły całą ekspansję, więc ładnie. I teraz myślę, że będą Bailingi, że zaatakuje Bailingami. Kiedy będzie tutaj atakował, Bailingi powinny się też ruszyć. Nie, one na razie się nie chcą ruszać, a powinny ruszyć. Pięknie, po prostu Nestie harasuje przeciwnika. Kiedy on coś tutaj zrobi, zobaczył. Bailingi już gotowe, nie. Bailingi jeszcze nie chcą nic robić. Bailingi się wycofują, a Select bierze chyba wszystką, całą swoją piechotę jaką ma i rusza teraz do ataku. Musi zaatakować, wie, że jest presy. Kolejna ekspansja ze strony Nestie, tym dużo spinecrawlerów również tutaj jest. No i Bailingi teraz będą się turlać, ale tu nie ma o co wybuchnąć. Idealnie teraz wróciły, a Jezus Maria! Idealnie wróciły po prostu, jeszcze dwa Bailingi próbują się dostać na dół, czy coś tutaj wybuchnie, wybuchną jednostki, no udało się jeszcze parę jednostek zabić, ale w międzyczasie atakuje Selecta, ekspansja najprawdopodobniej zostanie zniszczona, Marinesy od tyłu tutaj pilnują wszystkiego, czy ekspansja padnie, na to wygląda, jednak mutaliski podlatują, zaraz się powinny pozbyć czołgu bez problemu, ten jeden tor to też nie powinien być większy problem, Marinesy z przodu to będzie jak coś większy problem. 6 Zerlingów w drodze, cała chmara Zerlingów, są mutaliski, jest wszystko, zaraz będzie ostateczny push ze strony Zergaw, dochodzi do limitu 180 i teraz armia 116-89 i możemy krzyczeć, są many Bailings i ogólnie rzecz biorąc wybuchło trochę dużo tych Bailingów, ale cała ta armia została teraz rozniesiona. Jeszcze Bailing, jeden wybuch na tych Marinesach, no to już jest ewidentne GG, to już nie ma mocnych, żeby Select dał radę cokolwiek zrobić. Po prostu obrywa masakrycznie w tej sytuacji. Dochodu jako takiego nie ma. Zaraz 35 Zerlingów wyskoczy. Mutaliski na plus 1 do ataku. Marinesy plus 2 do ataku, plus 1 do obrony. Pięknie to naprawdę rozegrał Nestie. Harasował przeciwnika jak się da. A to jeszcze jest Nestie i jego wredota totalna. Stawia ekspansję przy bazie przeciwnika. Kolejny command center zmieniany w fortecy, ale to już chyba długo nie potrwa. A ta ekspansja padła? Niestety padła. Ale piękny naprawdę mecz, bardzo intensywny. Select miał tego pecha, że tutaj no, mobilność. Zerg wykorzystał swoją mobilność. Kiedy Terran był w połowie drogi do bazy Zerga, Zerg już był w jego bazie. Potem jeszcze fajnie te Bailingi tutaj schował. Za dużo tych te Bailingi wielkich szkód nie zrobiły, ale to było zawsze coś, 25 zabitych jednostek. Gdyby chwilę wcześniej tam zjechały, to dopiero byłoby coś fajnego. No i teraz Bailingi czekają, jeden Zerlik biegnie. Oj, biedny, zaraz oberwie jako pierwszy. Tak też się stało. Tu trzeba byłoby spróbować coś zniszczyć. Będzie ten atak, czy go nie będzie? I teraz próba Bailing, basta, bunkier rozwalony. Wszystko to wpada w Marinesy. Zerlingi biegną z tyłu. Jezus Maria, ile tych Marinesów obrywa od Bailingi. Teraz Bailingi po prostu rozwalają.
To jest coś pięknego, to jest moja druga ulubiona jednostka, pierwsza Dark Templar, a to jest druga. Ja dziękuję wam serdecznie za uwagę, oglądaliście kanał MStarCraft, ja nazywam się Emil, ale o tym już mówiłem. Jak wam się podoba, to subskrybujcie mój kanał, mówcie znajomym o moim kanale, oceniajcie filmiki, komentujcie filmiki, róbcie jak najwięcej rzeczy na kanale, po prostu coś aktywnego róbcie. Jak nie macie konta na YouTubie, załóżcie je dla mnie i proszę was, subskrybujcie. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu, cześć!